Siema, siema, witam tam serdecznie na kanale JogTV. Słuchajcie, dzisiaj miał być unboxing tych naczyń, tych garnków i patelni. Słuchajcie, zapomniałem o tym, paczkę odebrałem. Rozpakowaliśmy to z synami, musiałem to pomontować, te pokrywki i uchwyty do patelni. No i w sumie wiecie, no, była godzina 15, trzeba było się brać za obiad jeszcze, nie? No to przy okazji wygotowałem te patelnie, garnek, który miał być gotowane. No i w sumie no, zapomniałem o tym, wiecie, i tak naprawdę nie zrobiłem tego unboxingu, otwierania paczki, także słuchajcie, no nieważne, no garnki jak garnki, patelnie jak patelnie, smażyłem na tej jednej patelni. W sumie powiem wam szczerze, że mogłem mniej tego oleju wlać, przywierać, nie przywiera, w ogóle pięknie, ładnie, kurde, podsmażone. Także powiem wam szczerze, że dodatkowo patelnia jest dużo większa, wpód ma większą pojemność, dlatego że mogłem wsadzić na patelnię nawet 5 takich dość fajnych kotletów i na raz to usmażyć. A na tej poprzedniej Stefala, no niestety niby duża, ale to pojemnościowo tylko te boki takie duże, a środek, spód, no niestety 2 kotlety i więcej nie wsadzisz, nie? A tutaj pojemnościowo jest dół, spód też na tyle ten duży, że da się tam usmażyć za jednym razem więcej niż w tej poprzedniej. Także z tym olejem też, dlatego właśnie mówię, że mogłem nie lać tyle tego oleju, bo tak naprawdę najprawdopodobniej bez tego oleju też bym to usmażył, albo troszeczkę oleju, żeby tylko tak było delikatnie ten i wtedy nie ma zbyt tłustych, jakby to powiedzieć, zbyt tłustych kotletów. Słuchajcie, fajne jest to, że garki są takie nie na wysokość pojemne, tylko jeden ma do 7 litrów, ale on jest wysokością jest gdzieś taki, no, ale jest bardzo taki rozpięty i to tak wchodzi ten. Chodzi o to, że garki mają to w sobie, że uchwyty są nie plastikowe, nie drewniane, są w całości takie same jak cały garnek, też pokryte tym, także fajne jest to, że w tym dużym garku można było zrobić jakąś zapiekankę, bo można to tak naprawdę można to włożyć w piekarnik i w piekarniku też robić. Także bardzo fajne garnki z uchwytami. Może nie są za duże te uchwyty, chociaż szkoda, bo mogłyby być troszeczkę większe, żeby było łatwiej to tam złapać. Znaczy dobrze się trzyma, ale mogłyby być troszeczkę większe, no nieważne. Ważne jest to, że one są całolite razem z garnkiem. Nie ma żadnych plastikowych tych, więc można włożyć ten garnek do piekarnika.
Można zrobić w nim normalnie zapiekankę, można wsadzić do piekarnika i tak jakby ten, wiecie. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie. I w sumie powiem wam szczerze, że jak wodę się naleje do tego garka i się wylewa, no to sama woda spływa, bo jak wziąłem patelnię świeżutką, polałem to wodą, żeby tak przepłukać i wlać, to cała woda spłynęła z nim. Całutka, po prostu nie zostało ani kropli na patelni wody. W sumie powiem wam to nawet fajnie, bo sucha była, po prostu przepłukałem sucha. Po smażeniu, słuchajcie, od razu gorące zlałem i przepłukałem wodą, i to nawet zimną, przepłukałem całą patelnię zimną wodą, wszystko zeszło, nic nie zostało. Wziąłem tylko ręcznik papierowy, przetarłem i patelnia czyściutka. Także to mi się podoba, jest w sumie, powiem wam szczerze, zajebiście. Drugie, można te naczynia, garnki, patelnia, chyba też, tylko że one mają dodatkowo te rączki, które montowałem do tego, co są akurat, plastikowe, tak? Znaczy plastik i metal, kawałek metalu, ten obwódka taka jest metalowa. No to jest jedynie przy patelniach, a garnki są w całości jednolite jak garnek, razem z tymi uchwytami. No i tak jak już wam powiedziałem, patelnie tylko są takie ten, które mają te rączki dokręcane i one są akurat, no niestety, plastikowe. To ich nie można włożyć do... No można by było. Tylko trzeba by było wymontować rączkę. I w sumie powiem wam szczerze, że bardzo szybko się nagrzewa. Pokrytki są szklane, tak jak normalnie w każdych tych. Uchwyty na pokrywkach są takie trochę dziwne. Bo one z góry mają taką jakby miteczkę. Metalowe są. I stwierdziłem, kurde, trochę do dupy, bo będą się grzały i no niestety nie będzie to tak można sobie złapać, nie? Ale powiem wam szczerze, że gotowało się ziemniaki, było pokrywką zakryte i prawdę mówiąc nie wiem jak to jest zrobione, ale ten uchwyt metalowy, który jest na pokrywce, nie był w ogóle gorący, można było normalnie to złapać i w ogóle nie był gorący, ciepły, ani tak normalnie ten, także nie wiem jak to jest rozwiązane, jak to jest zrobione, że to się nie grzeje. Jedynie z tego co zauważyłem, to śruba, która tam jest, z tego wystaje, to taka śruba na nakrętkę, ale ta śruba nie jest pełna, tylko ona ma otwór w środku i on wychodzi aż na zewnątrz tego uchwytu, taki malutki otworek, tak jakby te powietrze gorące wychodziło z tego, żeby nie grzały się te uchwyty na tych pokrywkach. Chyba to jest to rozwiązanie. W sumie, tak to by wyglądało. Także powiem wam tak, jest git, bardzo fajne garki, bardzo fajne patelnie, spojrzymy na tej największej, nie wiem, tej większej,
Także w sumie powiem Wam szczerze, że zakup, można powiedzieć, że myślę, że udany. Drogie to nie było, bo nie brałem żadnych jakichś takich bardzo drogich, bo zazwyczaj te bardzo drogie są tak wydziwiane, a są najgorszymi patelniami, jakie patelniami czy gankami najgorszymi, jakie mogą być. Dlatego lepiej kupić trochę taniej, mieć je przez 2-3 lata i w sumie można wypieprzyć i kupić nowe, nie? Przez to, że się dużo na to nie wydało. Słuchajcie, gwarancja jest 2-letnia, więc w sumie jak po 2 latach nic się nie ten i się będzie miało 3 lata, no to w sumie powiem Wam szczerze, że będzie gitas, nie? Po 3 latach można kupić nowe. Zwłaszcza dlatego, że też dużo nie dałem, bo dałem 335 zł, to nie jest dużo, to nie jest majątek. Jak wytrzymają ponad 2 lata, to powiem Wam szczerze, że się opłaca. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. A jak na razie jestem zadowolony. Bardzo fajnie się na tym ten. Jutro przetestuję i sprawdzę, jak będzie się smażyło bez, jak dodam tam troszeczkę oleju, troszeczkę tak mini i zobaczymy, jak to będzie smażyło się na tak, wiecie, na bardzo małym tłuszczu i żeby to było no żeby nie było takie tłuste. Kotlety zazwyczaj, wiecie, mięso czy cokolwiek, jak się smaży i się dodaje olej, no to niestety, ale zazwyczaj to wpija w to mięso czy w ten i zazwyczaj jest to wszystko takie bardzo tłuste. A jak tu będzie fajnie się smażyło na, nie wiem, delikatnie, żeby tylko było tam lekko tłuste, tłusta patelnia i żeby można było smażyć, to zobaczymy, jak będzie to fajnie wszystko ten, no to będzie zajebiście, bo nie będzie trzeba zbytnio używać tłuszczu i będzie można mniej takie kaloryczne jedzenie jeść, nie tłuste. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak na razie jestem zadowolony, jest fajnie. Nagrałem nawet taki krótki 15-sekundowy filmik, to będzie short, gdzie właśnie pokazuję te garki i jak smażą się kotlety na tej patelni. Także ja to za chwilę będę wrzucał, także to będziecie mogli sobie zobaczyć. A ten filmik, który teraz nagrywam, to go tylko zmontuję w domu i wrzucę go dzisiaj też. Będzie w nocy, czy jakoś tak późno, przed północą będzie wrzucony. Będziecie mogli sobie obejrzeć jutro. No i w sumie to by było wszystko, słuchajcie. To tylko tak, wiecie, chciałem Wam tylko powiedzieć, że o tym właśnie, że zapomniałem, że po prostu zapomniałem o tym, że miałem zrobić ten unboxing, no kurde, no tak wyszło, no. No ale co zrobić? No dobra, słuchajcie, nie będę przedłużał, bo im dłuższe troszkę filmy, takie wiecie, nie muszą być aż takie bardzo długie, ale na komputerze, na tym programie, jak się to przetwarza, to idzie jeszcze jako tako, ale potem jak z komputera wrzuca się na YouTube'a, to ten film kurwa troszkę długo idzie, nie? Ostatnio tamten film, to co wczoraj wrzucałem, to on by był dużo, dużo wcześniej, tylko kurwa on miał ponad godzinę, żeby przetworzyć się, żeby wrzucić się na YouTube'a, nie? I potem dopiero można, może ten,
w trakcie mi się komputer wyłączył, bo mam tak zrobione, że on po pół godziny, jak tam się nic nie robi myszką i ten, ten komputer się wyłącza i no i dupa, no kurwa, musiałem na nowo wszystko ten, bo się nie chciało to po prostu rzucać dalej, tylko musiałem na nowo wszystko jeszcze raz ustawić, wrzucić się do YouTube'a, żeby to się wrzuciło. To już siedziałem przy komputerze, coś tam oglądałem, coś tam ten, żeby się nie wyłączył. Także lepiej nie chcę za długo ten, bo to też potem się nie siedzi, nie pilnuje i to tak właśnie póki nie jest. Dobra, słuchajcie, to by było wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do zobaczenia. JazzTV żegna Was. Do następnego.